spotkanie z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Mam obóz w Raciborzu. Wkrótce ruszy remont ulicy Staszica. Dobry wieczór, dziś czwartek, 16 dzień lutego. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, 15 lutego spotkał się z urzędnikami i biznesmenami w sali bankietowej hotelu Racibor. Rzecznik przyjechał do Raciborza na zaproszenie władz miasta. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców to jednoosobowy organ zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Adam Abramowicz przybył do Raciborza na zaproszenie z ratusza. Dzisiaj będę mówił o tak zwanej dziesiątce rzecznika, czyli o 10 punktach, które 375 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku wyznaczyły, żeby poprawić przestrzeń działalności gospodarczej w Polsce. Będę też mówił o ZUS-ie, który jest takim punktem pierwszym tej dziesiątki. Chcemy, żeby w Polsce były podobne przepisy jak w Niemczech, czyli żeby przedsiębiorca składki na swoje własne emeryturę mógł płacić dobrowolnie. 90% tkanki gospodarczej naszego kraju to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Sam kiedyś takie przedsiębiorstwo prowadziłem i wiem, jak ważne jest to otoczenie, w którym takie przedsiębiorstwo działa, jak ważne jest to, aby móc przekazać swoje uwagi, ale też czasami zadać pytanie, aby coś wyjaśnić, do czegoś dojść. Dlatego też dzisiaj dzięki, no nie ukrywam też, indywidualnym kontaktom pani Aleksander Dick, bo ona spotkała pana rzecznika i zaproponowała, czy by nie przyjechał do Raciborza, no i myśmy to skrzętnie wykorzystali. Składki odprowadzane przez małe i średnie przedsiębiorstwa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to temat, który poruszano podczas wydarzenia. W tej chwili mamy dość duży problem z ZUS-em, bo dla jednoosobowej działalności wzrósł aż o 200 zł, z 1200 na 1414. I jeszcze problem z małym ZUS-em plusem, bo 3 lata temu taką protezę wstawiono do naszego systemu, że ci przedsiębiorcy, którzy mają bardzo małe dochody, mogli płacić tą składkę proporcjonalną do dochodów. No ale ktoś wpisał w ustawie, że 3 lata na 5, nie wiedzieć czemu, no bo jak ktoś ma dochód 2000 zł i ma zapłacić 1400 zł, no to przecież nie zapłaci. No w przypadku małego ZUS-u plus płacił 300 zł, no to w czwartym roku mu się raptem nie polepszy. No więc 3 lata się kończy w lutym. Ponad 250 tysięcy osób korzystało z tego systemu. No i będzie problem. Będą albo szli do szarej strefy, albo będą wpadali w długi, albo będą zamykali działalność i będą nieaktywni. Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczącej opłat składek ZUS. Napisałem list do pana premiera, żeby jak najszybciej znowelizować tę ustawę i dać ludziom możliwość opłacania składki proporcjonalnie do dochodu. No są jakby dwie szanse na zmianę. Raz nowelizacja, czyli żeby przedłużyć ten okres, w ogóle znieść ten zapis, że to jest 3 lata na 5, tylko w ogóle jeżeli ktoś nie ma dochodów na tyle, które mu pozwalają zapłacić pełną składkę, niech płaci mniejszą. Na druga to jest ten dobrowolny ZUS. W tej chwili przedsiębiorcy Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku złożyli w Sejmie projekt obywatelski ustawy dobrowolny ZUS wzorem Niemiec. Każdy obywatel może wyrazić wsparcie projektu nowelizacji ustawy dotyczącej zmian wymiaru składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest dostępna petycja, pod którą można złożyć podpis, wyrażając poparcie dla Komitetu Obywatelskiego. Może się podpisać każdy, kto ma PESEL, jest obywatelem polskim, rodziny, znajomi. W końcu to gospodarka przynosi dochody do budżetu, a z budżetu żyją wszyscy Polacy. Im większe dochody w budżecie, tym wszystkim jest lepiej. Organizatorem spotkania wraz z miastem Racibórz był Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych. Bezpłatne badania mamograficzne w Raciborzu będą wykonywane 21, 22 i 23 lutego. Narodowy Instytut Onkologii organizuje akcję badań dla mieszkanek regionu. Mamobus Narodowego Instytutu Onkologii z Gliwic przyjedzie do Raciborza. Z bezpłatnych badań mamograficznych mogą skorzystać ubezpieczone Polki w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mamografii refundowanej przez NFZ.
Badania nowoczesnym mamografem będą wykonywane w mamobusie na parkingu przed budynkiem apteki Podróżami przy ulicy Opawskiej 124A w dniach 21, 22 i 23 lutego bieżącego roku. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach w trosce o bezpieczeństwo pań gwarantuje przebieg wizyty z zachowaniem środków ostrożności. Jest możliwość wcześniejszego zapisania się na badanie telefonicznie i zarezerwowania sobie konkretnego terminu badania. Wyniki wysyłane będą listem poleconym na adres podany podczas rejestracji. Ponadto Instytut gwarantuje wszystkim swoim pacjentkom w razie konieczności dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie. Nie ma znaczenia adres zamieszkania oraz zameldowania. Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest wymagane zaproszenie ani skierowanie. Zaplanowano remont ulicy Staszica w Raciborzu. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wniosek władz miasta. W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego planowany jest remont ulicy Staszica. Pozyskane przez miasto środki pokryją 50% całości przewidywanych kosztów. Wydatek 1 750 000 zł na ten cel jako udział własny gminy na wniosek prezydenta zatwierdziła Rada Miasta. Ulica Staszica w Raciborzu już od jakiegoś czasu wymaga pilnego remontu. Widać to gołym okiem po stanie nawierzchni chociażby. Dobra informacja jest taka, że miasto Racibórz pozyskało ostatnio ponad 2 600 000 zł dofinansowania na przebudowę tej ulicy. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane inwestycje na tej ulicy obejmują m.in. wymianę nawierzchni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, a także kanalizacji. Prace modernizacyjne mają się rozpocząć w kwietniu bieżącego roku. Zakończenie projektu planowane jest w październiku przyszłego roku. Remont będzie kontynuacją robót drogowych po zakończonej w ubiegłym roku inwestycji na ulicy Bema oraz wykonanej przez powiat przebudowie ulicy Kościuszki. Dzięki przeprowadzonym pracom ulica zyska nowy wygląd oraz zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki Podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich to wszystko. Zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnego wieczoru.